Brodnicki Słownik Biograficzny Achilles. Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Brodnicy tworzy także Brodnicki Słownik Biograficzny. Projekt Achilles ma służyć unieśmiertelnieniu osób związanych z regionem brodnickim, które miały znaczący wpływ na jego rozwój i historię. Biograficzne to jest przekierowanie na nasz słownik. Tak jak grecki bohater Heros wyruszył na podbój Troi w celu uzyskania nieśmiertelności, tak my swoim słownikiem chcemy również ocalić od zapomnienia życie i dokonania osób, które tworzyły Brodnicę i rejon brodnicki, powiat brodnicki. Na bieżąco zamieszczamy w słowniku biografię osób, tychże właśnie znanych z Brodnicy. W tym momencie jest ich ponad 40, systematycznie ilość wzrasta. Chcielibyśmy również poprosić mieszkańców Brodnicy o pomoc w współtworzeniu tego słownika, gdyż właściwie to jest najistotniejsza część tego słownika. To jest nasz cel, żeby mieszkańców również włączyć w ten słownik. Stąd też jesteśmy tutaj otwarci na wszelkie informacje, które mieszkańcy posiadają, na listy, wspomnienia, zdjęcia dotyczące danych osób. Myślę, że przydać się może tak naprawdę każdemu, od osób starszych, które chcą sobie przypomnieć te sylwetki, które nierzadko znają jeszcze i pamiętają te osoby, po osoby młodsze, które chciałyby poznać rejon, to raz. Dwa, chciałyby być może stworzyć coś naukowego, czy to prace magisterskie, licencjackie i chciałyby korzystać właśnie z naszego słownika jako takiej bazy danych, powiedzmy, dotyczącej naszego całego regionu. A po trzecie, każdemu człowiekowi, każdemu brodniczaninowi, który po prostu jest ciekaw naszej historii oraz osób, które tworzyły to miasto. Gościem specjalnym spotkania promującego Brodnicki Słownik Biograficzny był historyk Jerzy Wultański, autor wielu książek o tematyce historycznej Brodnicy i regionu. Ja już wcześniej sprawami tymi się zajmowałem i napisałem dwie książki na ten temat. W sumie opracowałem ponad 130 życiorysów, biografii różnych ludzi, korzystając między innymi z archiwum w Toruniu, Wojskowego Archiwum Centralnego w Warszawie, archiwum z obozów koncentracyjnych w Szutowie i Oświęcimiu, a zagranicznych Ewangelisches Zentralarchiv w Berlinie, bo ja niemiecki język znam, i archiwum Ministerstwa Obrony Wielkiej Brytanii. Tam znajdują się dokumenty żołnierzy, którzy walczyli w polskich siłach zbrojnych na zachodzie. Gama jest różna. Różne zawody. Chciałem dać hołd tym ludziom, którzy kiedyś żyli tu, majątek jakiś czy nam za swoje prace zostawili i z tych, chcąc czy nie chcąc, wiedząc czy nie, korzystamy. Stąd bardzo cenna jest inicjatywa biblioteki, która taki słownik opracowała. Projekt Achilles dostępny jest w formie cyfrowej na stronie Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Brodnicy w zakładce Brodnicki Słownik Biograficzny.